Tytuł kursu: elementy przekazu reklamowego. Moduł: planowanie kampanii reklamowej. Temat: plan kampanii reklamowej. W poprzednich wideokastach mówiłam m.in. o tym, czym jest reklama oraz w jaki sposób dobierać odpowiedniego bohatera do promocji danego produktu. Warto jednak pamiętać, że sama reklama nie wystarczy do osiągnięcia zamierzonego celu. Kluczem do sukcesu jest rzetelne zaplanowanie całej kampanii reklamowej. Najważniejszym etapem planowania kampanii jest określenie celów i strategii. To cele narzucają charakter planowanych działań i tym samym charakter całej przyjętej w późniejszym etapie strategii. Cel jest także punktem zorientowania wszystkich działań przed wdrożeniem kampanii, w trakcie jej wdrażania oraz po jej realizacji. Cele strategii reklamowej dzieli się na marketingowe, reklamowe, medialne i kreatywne. Cele marketingowe mają charakter nadrzędny, określają zysk, udział w rynku, wielkość sprzedaży, wzrost oraz kreują produkt niewrażliwy na działanie konkurencji. Dla wyznaczenia celów reklamowych należy odpowiedzieć na pytanie, co robić, aby osiągnąć cele marketingowe oraz jak zbudować kampanię reklamową. W celach medialnych należy zastanawiać się, kim są potencjalni odbiorcy reklamy, kiedy, gdzie i jak długo powinna trwać reklama oraz jakie media powinny być zastosowane. Ostatnim poziomem w hierarchii są cele kreatywne, które pozwalają ustalić, jakie treści powinny zostać przekazane w reklamie oraz w jaki sposób podać je odbiorcy. Po ustaleniu celów działania należy sformułować strategię. Podstawowym źródłem informacji, które jest wykorzystywane przy tworzeniu planu kampanii, jest analiza otoczenia, analiza sytuacji wyjściowej firmy lub marki i oczywiście niezastąpiona analiza SWOT. Schemat analizy SWOT ukazuje plansza 1. Przeprowadzając analizę SWOT, powinno się pamiętać, że silne i słabe strony są czynnikami wewnętrznymi. Mamy na nie bezpośredni wpływ, natomiast szanse i zagrożenia to elementy zewnętrzne wobec firmy. Elementy zewnętrzne muszą być bardzo precyzyjnie określone, ponieważ w jednym przypadku mogą być zagrożeniem, a w drugim szansą. Bardzo ważnym etapem tworzenia kampanii reklamowej jest określenie adresatów działań reklamowych, czyli naszego potencjalnego odbiorcy. Często używa się podziału audytorium reklamy, uwzględniając kryteria. Klienci lojalni wobec danej marki, klienci zmieniający marki, klienci kierujący się ceną, klienci korzystający z okazji, klienci, którzy nie kupują i nie używają produktu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.